Postanowiłem, że będę sobie tak zgrywał moje myśli wolne odnośnie tego MacBooka Air. Odsyłam do pierwszej części, gdzie go uruchamiałem, gdzie robiłem testy wydajności, prędkości. Do tego nie będę wracał. Informacja z tamtego podsumowania tamtego odcinka działa to wszystko arcyszybko i arcyzarąbiście. Nie ma absolutnie żadnych. Przez 3 dni, gdzie jak widzicie, duży komputer jest wyłączony, cały czas sobie pracuję na tym. Przez 3 dni tej pracy nie na spotkałem na żadne problemy. Może trochę o oprogramowaniu, jakie mam zainstalowane. Jak widzicie, no to jest, tutaj nam się gdzieś kończą aplikacje systemowe i no, widzicie, co jest doinstalowane. Geekbench'a, Blackmagic Speed Diska, no to żeśmy testowali w pierwszym odcinku, to odsyła w poprzednim odcinku. iStat Menu, pytaliście się o to menu u góry, gdzie możecie sobie sprawdzać te wszystkie wydajności procesorów, zajętości pamięci, jak wygląda obciążenie GPU, CPU. Co to jest za oprogramowanie? To jest iStat Menu. Tak jak żeście tutaj widzieli. Ono jest płatne niestety, ale to jakaś kwota jest nie bardzo, bardzo męcząca. Mam też i speed diska, też można odpalić, zobaczyć. Niestety nie mam jeszcze Wi-Fi 6 na standardzie, żeby z tego korzystać. Mam normalne, klasyczne Wi-Fi, nie wiem, czy jestem podłączony. Po 5G, tak, tak więc z Wi-Fi problemów nie napotkałem, oczywiście w zależności od tego, jak jestem blisko access pointa, no to ta prędkość jest większa bądź mniejsza. No i oczywiście w zależności od tego, jaka przepływność tego łącza jest wolna w danym czasie. Patrzymy dalej w oprogramowanie. Manager haseł Final Cut Pro, no to widzieliście w poprzednim odcinku, nie ma problemu. Na Wordzie również kilka dokumentów, kilka arkuszy w Excelu, nie napotkałem problemów. To są aplikacje intelowskie. Zaraz wrócę do tej nazwy, czemu nie mówię aplikacje x86, bo też żeście mi tutaj zarzucali, że nieprofesjonalnie się wyrażam. Pixelmator Pro, to są te, które używam do edycji obrazów. Pixelmator Pro już jest zrobiony na platformę ARMową, czyli na Apple Silicon. Pytanie było o wirtualizację. Czy można na tym odpalić Windowsa w wirtualizacji? Odpowiadam na pytanie. Na razie nie. Z tego, co widziałem na stronie Parallels, oni powiedzieli, że przygotowują oprogramowanie i Windows będzie działał jako aplikacja. No po prostu w aplikacji będziecie mogli go sobie zwirtualizować. Nie wiem, jak się to będzie miało przy 8 GB RAM-u czy przy 16, bo do wirtualizacji to jest ten RAM niezbędnie konieczny. No ale to też trzeba będzie zweryfikować. Ja nie korzystam z wirtualizacji. Jak potrzebuję coś Windowsowego, to jak widzicie, mam Remote Desktop i z tego korzystam i to oczywiście działa. Kompresor też już w nowej wersji. Messenger, aplikacja zainstalowana jest intelowska i też działa. Facebook. Facebooka sobie zainstalowałem, słuchajcie, z dostępnego dla iOS-a. Deweloperzy, którzy tworzą oprogramowanie, będą musieli wyrazić zgodę na to, żeby ono się instalowało na komputerach, czyli na MacBookach, czy na Macu Mini. Tak więc Facebook, ten, który jest dostępny na iPadzie, jest możliwy do zainstalowania. Zaraz Wam pokażę, jak to działa i jak się to instaluje. Google Chrome też już jest w wersji na Apple Silicon. Ubiquiti. Nie wiem, samo mi się to doinstalowało, nie wiem z jakiego tytułu, ale mam doinstalowane. Tu mam do Pocketa aplikację, czyli do tego menadżera zakładek. Dwa programy graficzne, one też już są w wersji dla Apple Silicon, także więc można powiedzieć, że z tych programów, których ja korzystam na co dzień, widzicie te programy, to oprócz Worda, Excela i Pixelmatora, to wszystko już mam na nowej platformie, ale z tymi programami, które są na platformę Intel, czyli x86, nie ma problemów. Czemu ja mówię, że to jest platforma Intel? Zobaczcie, kiedy wejdziemy w aplikację, mam nadzieję, że to będzie widać, bo ja sobie tutaj z boku kamerę postawiłem. W momencie, kiedy przejdziecie do informacji, czyli ten nieszczęsny Word i Excel, który jest jeszcze dla Intela, wyświetlicie sobie informacje o tej aplikacji. Tak jak widzicie, w tej informacji o aplikacji jest w cudzysłowie napisane Intel, nie jest napisane x86. Tak więc stosuję tą terminologię, którą stosuje Apple. Nazywam stare aplikacjami zgodnymi z Intel. Tak to jest wyświetlone w informacji. Jeżeli wejdę już w coś, co jest zrobione na Apple Silicon, to są to aplikacje
teraz uniwersalne, ona się tak nazywa, uniwersalna. Nie widziałem jeszcze tutaj, żeby było oznaczone, że to jest Apple, czy M1, czy Apple Silicon. Mam uniwersalne i Intel. Tak więc większość już mam aplikacji uniwersalnych, bo oczywiście cały system, wszystko co było przygotowywane jest w aplikacjach uniwersalnych. Blackmagic na przykład jeszcze jest na Intel, ale już chociażby iStat, który Wam mówiłem, iStat Menu, zobaczcie, on już jest dostępny jako aplikacja uniwersalna. Co do iStata, to on też tutaj ma jeszcze niepełne możliwości, jeżeli byście chcieli, nie wiem, jakieś czujniki, czyli pomiary temperatury. Ja sobie dodam teraz czujnik, to zobaczcie, on tylko może mi temperaturę dysku SSD, 34 stopnie. Tam nie ma żadnych innych rzeczy, które można by odczytać. Jak sobie włączę to na Macu Mini, to mi się na Macu Mini to mi się rozwija menu na pół ekranu z czujnikami. Tutaj jest tylko jeden czujnik, jeśli chodzi o temperaturę. Bateria u mnie już trzeci cykl chyba teraz będzie szedł. Trzeci cykl. Na razie wydaje mi się, że jest to bateria niekończąca się, ale to też musimy zweryfikować. Niech tych cykli będzie co najmniej z 5-6, żebym ja zrobił taki test. Zrobimy sobie takie odtwarzanie może materiału wideo, bo na tym Apple podawało. No nie będę tego robił z Apple TV, tylko no jakiś tam stream z YouTube'a rzucę. Tak więc te aplikacje już są przystosowane do tego, żeby one sobie chodziły właśnie na nowej architekturze, na nowym procesorze z telefonu, jak się wszyscy śmieją. Na procesorku z telefonu teraz komputery działają, ale tak jak działają, to ja Cię kręcę tak dobrze. Tak dobrze to na razie wygląda. Wiecie, że ja zawsze sceptycznie do tego tematu podchodzę, ale tutaj jestem naprawdę mocno zaskoczony i na razie jest to wszystko in plus. Chrome jakiś jest bardziej wydajny. Zrzućcie okiem na pamięć. W tej chwili mam użyte 36% tej pamięci. Zdaję sobie sprawę, że 8 giga dla co niektórych będzie wyglądało dramatycznie mało, ale na razie nie widzę tutaj żadnych problemów i przy jakimś montażu filmów nie było problemu. Nie widzę tego w żaden sposób na wydajności. Zresztą pamiętajcie, że w iPhone'ach, które są jednymi z najbardziej wydajnych telefonów na rynku, też do tej pory było 3 giga RAM-u, gdzie androidowe mamy po 16, a to nie stanowiło absolutnie żadnego problemu, żeby ten iPhone działał tak samo dobrze, a nawet lepiej niż te z 16 gigami RAM-u. Tak więc przez te wszystkie parametry, do których jesteśmy przyzwyczajeni, na to nie patrzcie. Zresztą też widzicie, że tutaj macie GPU i CPU ośmiordzeniowe i też można by się zastanawiać, jak to będzie funkcjonowało, czy to da radę, ale mój kolega Marian kupił Maca Mini, odpalał na niego gierki, też mu szczęka upadła na ziemię, jak dobrze to u niego chodzi. Są te wszystkie aplikacje już też przeorganizowane na systemowe, jak widzicie tutaj u mnie jest aplikacja domowa, też ten podstawowe rzeczy tutaj mam, także wszystko w zasadzie z mojej działki mamy teraz zainstalowane. Po zainstalowaniu tego wszystkiego, po zsynchronizowaniu iClouda mam jeszcze bodajże około 200 giga wolnego. 195 giga mam wolnego, tak więc 256, jeżeli tutaj nie wrzucam materiałów do edycji wideo, jest dla mnie jak najbardziej osiągalna i jest jak najbardziej do ogarnięcia i do wykorzystania. Prosiliście mnie również, żeby przygotować jakieś testy. Ja nie zrobię tych wszystkich testów, jakie byście chcieli, no bo po pierwsze tam była prośba, żeby Logica. Po pierwsze nie mam tego Logica, po drugie w ogóle go nie znam i tam jeszcze było dość mocno technologicznie opisane, co byście chcieli, żebym sprawdził. To musicie szukać już u osób, które się zajmują profesjonalnie takimi rzeczami, bo one na pewno też będą to testowały. Jest sporo testów, jeśli chodzi o kodeki wideo w sieci, generalnie wszystkie arcypozytywne, opinie o baterii arcypozytywne, tak więc musicie szukać po sieci. Jeśli chodzi o gry, no to ja też nie mam w zasadzie żadnych gier pokupowanych na Maca, nie korzystam do grania, używam konsolę, jeżeli mam taką potrzebę, ale w tym roku chyba nawet raz jej nie włączyłem, tak więc jak widzicie u mnie, jeśli chodzi o gaming, to raczej słabo ten temat wygląda, tak więc szukajcie po sieci, bo bez sensu też, żebym robił coś co inni zrobili.
chwili raczej staram się robić to, co z mojej działki jest, o czym mogę powiedzieć. A, miałem Wam jeszcze pokazać tego Facebooka, którego zainstalowałem z aplikacji na iOS. Otwiera się i tak jak wygląda na tablecie, tak on wygląda tu. Czyli słabo, kiepsko i nie za specjalnie, bo taka jest aplikacja na tablet. Tak więc to akurat ten eksperyment nie za specjalny, dużo lepiej to wygląda przez interfejs webowy, czyli przez przeglądarkę zupełnie inaczej i w zasadzie mnie bardziej odpowiada przez przeglądarkę. I teraz jeszcze też podstawowe pytanie, czy osoba, która pierwszy raz będzie kupowała Maca, to może kupować z tymi nowymi procesorami. Do tej pory mówiłem, że to będą beta testy, ale z tego co widzę, to tu wszystko działa. Nie ma się czym absolutnie stresować. Pamiętajmy też o tym, że większość osób, które kupują, no większość takich użytkowników zwyczajnych, nie? No jak wasze siostry, mamy, żony, koleżanki, koledzy, nie wszyscy też programują, montują firmy, robią edycję graficzną, oni głównie spędzają czas w przeglądarce internetowej, ewentualnie w edytorze tekstów. I dla takich osób na pewno ten komputer będzie zarąbisty pod względem wydajności, bo działa błyskawicznie, pod względem czasu pracy na baterii, bo też będzie działał, myślę, że to będzie jeden z najdłużej działających komputerów o takiej wadze, w takim rozmiarze na rynku. Tak więc zdecydowanie tak, raczej bym już nie sięgał po te starsze konstrukcje. Myślę, że za rok będzie tak, że te Maci z Intelem będą mocno przecenione, bo już nikt nie będzie chciał tego tematu brać. I w ogóle jeśli chodzi o Intela, to teraz nasuwa się pytanie, czy on nie podzieli losów Nokii. Czy za kilka lat nie stanie się tak, że już zapomnimy o tym, że był Intel, bo jak widzicie AMD przeskoczyło Intela. Ja cały czas liczyłem, że Intel ma jakiegoś asa w rękawie, którego wyciągnie, no ale okazało się, że nie ma chyba tego asa, bo już go powinien go wyciągnąć z rok temu. A teraz jeszcze dochodzi to, że na urządzeniach firmy Apple będzie ich procesor i to oni też od Intela się odetną. Przejdziemy na architekturę ARM, bo pewnie zaraz się pojawią jakieś próby Windowsowe. Może są alternatywne, no nie wiem, jest Raspbian na Raspberry Pi, to on jest przecież na architekturze ARMowej, dużo osób chodzi i to już jest bardzo wydajne. Tak więc może być różnie. Na razie nie wygląda to fajnie. Była tutaj taka zakładka, ale gdzieś ona mi umknęła, żeby sobie zobaczyć te, które są już dostępne na nowy system i na architekturę jabłkową. Przesyłka jakaś do mnie idzie. Jak widzicie, synchronizują się SMS-y z telefonów. To mi gdzieś umknęło. Najpopularniejsze gry. No ale dobra, wróćmy do tego. Jak chcemy zainstalować jakąś aplikację, która chodzi na inną platformę. Jak widzicie, tutaj mamy aplikację na Maca i tutaj tego Facebooka nie widzimy, ale kiedy się przełączymy na aplikację na iPhone i iPada, tutaj już tego Facebooka znajdziemy. Developer Facebook INC, możemy się w niego wkliknąć. I dzisiaj już nie ma. Dzisiaj już nie ma. Wczoraj jeszcze był, bo widzicie, że mam zainstalowany, a dzisiaj już nie ma. Tak więc to wszystko zależy od dewelopera i pewnie od jednego przełączniczka, czy jest on, ta aplikacja będzie dostępna na Maca, czy nie. Ale okazuje się, że jak ją deweloper wycofa, to tutaj nie widać. Także ten przełącznik istotny, jeżeli byście chcieli jakieś z urządzeń swoich mobilnych rzeczy, które Wam tam chodziły, chcecie mieć tutaj dostępne. Ja zobaczę, czy na przykład z jakichś moich rzeczy, co bym chciał, na przykład Currency Pro, żeby to zainstalować. O, i jest na przykład. Widzicie, aplikacja dla iPhone'a, a nawet ją pobiorę, zainstaluję. Dobra, jest już uruchomiona aplikacja, jak widzicie, uruchomiła się bez problemu. Możemy sobie ją otworzyć, ja jej używam często gdzieś na wyjazdach, bo ona ma tutaj cały koszyk walut, wystarczy wpisać, nie wiem, ile chcemy funtów przeliczyć. Wpiszmy sobie na przykład, nie wiem, 333 funty, robimy don i on nam przelicza, ile to jest w złotówkach, ile to jest w dolarach, ile to jest w euro, ile to jest w jakichś tam kanadyjskich dolarkach. Możemy sobie też dodać do tego
całą masę innych rzeczy. Nie, do tej pory nie było na Maca tej aplikacji, ale jak widzicie, pobrałem ją z repozytorium, która jest przeznaczona dla iPada i iPhone'a i działa. Patrzcie jeszcze, jak to fajnie wygląda. Podpięta jest ładowarka, już sobie już opisałem, żeby potem wiedzieć, którą gdzie mam. Ładowarka nie pobiera w ogóle żadnego prądu, nie obciąża Wam. Zero kosztuje. Zostawienie ładowarki w gniazdku kosztuje zero. Zaraz zobaczę, czy tak samo było w tej starszej. I też na wyjściu nie macie żadnego napięcia. Dopiero po podłączeniu do komputera zaczyna się pobór, ale tak. No powiem szczerze, że dawno nie wrzucałem ładowarek do gniazdka i nie wiem, czy to jest standardowa procedura, ale idę po ładowarkę od 12, zobaczymy. Dobra, jest moja od 12, ta jest 30-watowa. Tak, a ta jest 18 chyba, tak? Nie, 29, czyli też prawie 30 W. Można by powiedzieć, że bez jednego wacika. Jak tu wygląda? To samo, zero. Nie, jest, patrzcie, tu jest pobór. 0,015 ampera, czyli ta coś tam bierze, no znikome, bo no nawet moc się tutaj nie wyświetla, a ta absolutne zero. Włączę kabel i dopiero po podłączeniu do komputera ona zacznie funkcjonować. Ciach, pojawia się, widzicie napięcie na wyjściu, pojawia się obciążenie, a jak odepnę, absolutnie 0 amper pobierane. Dość dokładne jest to urządzenie. Widzicie, 3 miejsca po przecinku, ja kiedyś weryfikowałem. Działa faktycznie całkiem nieźle. Jeszcze jak już mamy obydwa komputerki, to może porównajmy sobie je wielkościowo. 12 jednak nieco mniejsza i nieco lżejsza. No tak to mniej więcej wygląda, że o tyle jest, może tak z góry, o tyle jest ten komputer. Nie jeszcze, no liczyłem na 12, nie będę ukrywał, że 12 mnie najbardziej by tutaj ucieszyła. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. U mnie ten komputer jest bardziej taki wyjazdowy i ten waży 900 gram, a ten waży kilo 300 i zdecydowanie czuć go w ręce bardziej. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja, a mianowicie mam nadzieję, że to będzie widać. W momencie, kiedy użyję zasilacza takiego o większej mocy, to jestem w stanie tego MacBooka ładować z mocą prawie 48, no niespełna 50 W. Przypominam, że ten dostarczony przez producenta to jest 30-watowy, a tutaj mamy 46-48, taką moc pobiera przy ładowaniu baterii, tak? Więc ciekawostka, że przy pomocy mocniejszego zasilacza, mocniejszej ładowarki możemy szybciej to urządzenie naładować. Było też sporo pytań, jak się urządzenie zachowuje na 4K. No to jest podłączone już do zewnętrznego monitora. Jest podłączone 4K, to jest dość duży monitor, 43 cale. Jest wrzucone już o obiekty jakieś takie 3D, co prawda z Google Earth, ale widać mniej więcej, jak to wszystko szybko. Możecie sobie po prostu Google Earth na swoim komputerze podłączyć, przejść do Nowego Jorku i zobaczyć, jak to u Was się skaluje. Wiadomo, że prędkość wczytywania będzie zależna od prędkości łącza. Tutaj jest dość sporo obiektów, które się muszą wczytać, ale widać też tutaj, że ruszony jest GPU. GPU już jest obciążany na maksa. Dobra, możemy sobie trochę polatać po Manhattanie, jak to wygląda. I może to obróćmy w drugą stronę, nie? Tak jak to faktycznie jest rzeczywiście na mapie. Jedźmy w dzielnicę biznesową. Możemy jakieś zbliżenia porobić. No i widzicie mniej więcej, jak to funkcjonuje. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Przypominam, że żeby podłączyć zewnętrzny monitor i nie pracować na samym urządzeniu, czyli nie jako drugi dodatkowy, tylko jako główny, musicie sobie podłączyć klawiaturę, mysz i musicie sobie zamknąć komputerek, czyli zamknąć klapę. Wtedy macie jeden zewnętrzny monitor podłączony i w zasadzie możecie wtedy z jednego tego głównego monitora sobie pracować. Stronka taka powstała, nazywa się isapplesiliconready.com, czyli możemy sobie sprawdzić, czy aplikacja, której szukamy, no one tutaj pewno będą dodawane,
Ja sprawdzam to na dzień dzisiejszy, czyli na 22. Widzicie, że tu się pojawia coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I można sobie sprawdzić, czy dana aplikacja pracuje, już jest zoptymalizowana na Apple Silicon, czyli czy chodzi już po prostu na architekturze ARM, i czy ewentualnie, jeżeli nie chodzi na ARM, to czy chodzi przez Rosetę. Tak więc widać, że tu jest dużo aplikacji, które przez Rosetę chodzą. Jest na przykład LFO Tool Plugin, która nie chodzi ani przez Rosetę, ani przez na Apple Silicon, czyli jej po prostu byście nie mieli, jeżeli jest to dla Was aplikacja istotna. Tak więc można sobie tutaj przyjść, popatrzeć. To pewno będzie się mocno rozwijało, bo będą się tutaj pojawiały aplikacje no, mniej lub bardziej popularne, ale jak widzicie już jest ich dość sporo i 173. I z każdej aplikacji można sobie sprawdzić, tej, która już tu jest dodana, albo nie wiem, może samą można dodać, czy ona już współpracuje z nową architekturą. I jak widzicie, tych aplikacji, które się na zielono wyświetlają, nie wiem, jakiś OmniFocus, to jest dość popularna aplikacja, ja akurat nie stosuję, ale wiem, że dużo osób stosuje Pixelmator, Pixelmator Pro, to wszystko już jest gotowe, już działa natywnie na Apple Silicon, Twitter, Geekbench, no, odsyłam Was na tą stronę. Is Apple Silicon Ready, tak ona się nazywa, tylko to trzeba napisać razem i.com. W dniu dzisiejszym pokusiłem się o test baterii. Może pozwolicie, że ściszę, bo było ustawione z audio na 5 bloczków wystawione. Jeśli chodzi o podświetlenie, to również jest na 5 cegiełek zrobione było i popuściłem sobie po prostu swoją playlistę, którą mam na swoim kanale vlogowym, playlistę jakąś tam ze Stanów czy skądś. Wynik, jaki osiągnął ten laptop, to jest odtwarzania z YouTube'a bez przerwy. Jesteśmy już na 20 godzinie. Dodam, że mamy jeszcze 8% baterii, tak więc myślę, że spokojnie do 21 godzin dolecimy. Ja jeszcze go chwilę tutaj potrzymam na tym, ale już chciałem nagrać, żeby było wiadomo, że 17, to które wskazywał producent, to wypełniamy bez dwóch zdań. Jeśli chodzi o baterię, ona już jest taka, można by powiedzieć, uformowana. To jest jej szósty cykl. I jeszcze może rzućmy sobie okiem, jak to wygląda w ustawieniach. Tak wygląda właśnie bateria, mniej więcej koło godziny wczoraj. Użycie ekranu cały czas jest używany, no bo idzie playlista przez tyle godzin. 9. Nie wiem jak to jest, czyli tak 21 wczoraj mniej więcej 30 był włączony, no i dzisiaj lecimy, jest 17.23, użycie ekranu cały czas i bateria widzicie jest bez doładowywania, ona sobie spada coraz niżej, tak więc powiem szczerze, no wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie myślałem, że będzie aż tak dobrze. I urządzenie swój czas pracy na baterii, tu widzicie, że już dwie ostatnie beleczki, to jest to, że weszliśmy poniżej 10%. Jeszcze Wam wyświetlam czas przed ekranem. Wczoraj o tej 21.30 to mniej więcej włączyłem. Widać, że dzisiaj cały czas leci. Mamy 17.26 i 17 godzin 29 minut rozrywki w dniu dzisiejszym plus wczoraj te 2 godziny 28 minut. No to nam daje te 20 godzin na baterii. Nieprawdopodobna historia. Postaram się go jeszcze chwilę przeciągnąć, jest 8 godzin. No pozostało jeszcze, mam taką informację, że godzina 10. Oczywiście my już nie wiemy, ile powinno pozostać. Tak więc jeżeli by faktycznie jeszcze pozostała godzina 10 z tej predykcji, którą tutaj robi iStat, no to wtedy byśmy mieli 21 godzin ponad na baterii cały czas oglądania YouTube'a. Nie do wiary. Jestem w tak ciężkim szoku, że no sami widzicie. 21 godzin, 24 minuty. Z powrotem go wyciszę i nadal nie jest podłączona ładowarka. Tak wygląda schodzenie. Już mi się kończy nawet ten, wiecie, 24-godzinny czas, kiedy pokazuje, jak długo bateria pracuje. No to już jest końcówka, bo zostało nam 3%, nie? Ale 20... Niewiarygodne, 21 godzin udało się z laptopem, który odtwarza playlistę z YouTube'a, jak widzicie, Full HD na tym takim powiększonym tym. Nie nawet nie na full screen, tylko na tym takim powiększonym. Tak więc po prostu jestem
To jest niewiarygodne, to jest nie do uwierzenia. Zryło mi to beret. To ja może podsumuję, bo już będę kończył tą opcję. Popatrzcie sobie, ile różnego rodzaju jest informacji w sieci, ile różnych testów i prób. No ja na razie tyle zrobiłem, ile zrobiłem. Jestem pod miłym wrażeniem. Nie wywaliło mi się to urządzenie przez te 6, 7 czy 8 dni, jak je używam, ani razu. Nie miałem problemu z żadnym oprogramowaniem. Jak widzicie na dole, już tych programów trochę doinstalowałem. Wszystko funkcjonuje. Nie ma problemu nawet z tymi 8 gigami RAMu. To wszystko w miarę daje radę. Może nawet źle, nie w miarę daje radę. Po prostu daje radę zarąbiście. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Tak jak do tej pory się zastanawiałem, czy może to być rekomendacja zakupowa już w tym pierwszym wcieleniu Apple Silicon, to teraz jestem już pewny, że mogę Wam takie urządzenie rekomendować. Spokojnie możecie sobie kupić taki komputer. Sprawdźcie sobie, jakie oprogramowanie Wy potrzebujecie, chociażby na tej liście, którą Wam wcześniej pokazywałem na tej stronie. Jeżeli jest tam oprogramowanie, które już działa na Armię albo chociaż na Rosetta 2 nie robi żadnych problemów, to możecie nabywać.